Dobry wieczór Państwu. W swoim wystąpieniu przedstawię zaledwie pewien wycinek tego szerokiego, wielkiego tematu, jakim jest wolność. Ograniczenia czasowe pozwalają właściwie ten temat tylko zasygnalizować. Proszę traktujcie to wystąpienie tylko jako pewnego rodzaju krótką informację, przedstawienie własnej postawy, własnej pozycji w przyszłej dyskusji. Przedstawię Państwu ten pewien wycinek wolności, tak jak ja go pojmuję, będzie jego uwarunkowania i pewien wniosek moralny na sam koniec, bo ładnie jest zakończyć jakimś wnioskiem moralnym, taki, jaki może z tego wszystkiego wynikać. Jednym z aspektów wolności współczesnego człowieka jest wyzwolenie się spod wielowiekowej, wszechogarniającej, utrwalonej silną tradycją i kulturą władzy Boga czy bogów. Rozpoczęta w XIX wieku dyskusja przez Fryderyka Niczego o relacjach człowieka z Bogiem jest w czasach współczesnych kontynuowana przez, między, przez wielu, m.in. przez Richarda Dawkinsa, znanego... Na świecie naukowca, genetyka, propagatora nauki, szczególnie propagatora idei ewolucji, zwanego czasem przez media wręcz bulterierem Darwina. Stojące u początku tej rewolucji, dramatyczne w swej istocie słynne stwierdzenie niczego god istot czyli Bóg umarł, Bóg nie żyje, wymagało jeszcze w tym momencie najwyższej odwagi i siły, wyzwalało wielkie emocje i najwyższe napięcia. W czasach obecnych potwierdzenie tych niczańskich intuicji znajduje miejsce w chłodnym, precyzyjnym wywodzie naukowym nierzadko buńczucznie brzmiącej książki Richarda Dawkinsa, Bóg urojony. Dla milionów ludzi na świecie, wyznających światopogląd racjonalistyczny, istnienie Boga, a szczególnie Boga osobowego, tego znanego ze świętych ksiądz, Ksiąg praktycznie nie podlega już żadnej dyskusji? Ta uzyskana wolność, ale wolność jeszcze bardzo świeżej daty niesie dla nas wielką nadzieję na przyszłość. Pozostaje pytanie. Jak z ową wolnością sobie poradzić, jak w tym nowym świecie postępować, jednocześnie zachowując własne człowieczeństwo? To też czy ta wolność jest wolnością całkowitą? Czy Podlega ona jakimśkolwiek ograniczeniom, prawom czy limitom? Z jakimi siłami musi się zmierzyć nasz wolny duch? Jest oczywiste, że nieistnienie Boga tak naprawdę nie usunęło żadnych z odwiecznych pytań. Wręcz przeciwnie, postawiło nas w nowej sytuacji, wymagającej tworzenia nowych postaw, nowych wartości. Jednym z nich, z którymi teraz w zupełnie nowy sposób musimy się zmierzyć, jest los. Konieczność, nieuchronność, niezależny od naszej woli, zewnętrzny i bezwzględny przymus u starożytnych Greków uosabiała bogini Anankę, u Rzymian znana pod imieniem necessitas. Pojęcie losu niekorzystnego, losu tragicznego prowadzącego do zguby, to fatum. Jego przeciwieństwem jest u Greków tyche, bardziej znana pod rzymskim imieniem fortuna. Jak opowiadać o tych starożytnych, odwiecznych siłach językiem naszych czasów, językiem współczesnych? Gdy przygotowywałem się do tego wystąpienia nieodmiennie przed oczami, stawał mi obraz kinowy braci Cohen, ich film sprzed no, dosłownie kilku lat, Najprawdopodobniej on był emitowany w którejś z telewizji do tygodnia chyba temu wstecz. Wspaniały film, to nie jest kraj dla starych ludzi. Sam ten film, myślę, mógłby być wspaniałą ilustracją do mojego dzisiejszego wystąpienia. Jedną z kluczowych scen w tym filmie jest scena zakładu o życie. Psychopatyczny morderca, człowiek, który zabija praktycznie nawet i dla igraszki. Proponuje przypadkowo spotkanemu człowiekowi grę o najwyższą stawkę, rzucając monetą. Groza tej sceny pokazuje, jaką igraszką dla zewnętrznych mocy jest nasze życie. Właściciel stacji benzynowej ocala siebie, odgadując właściwą stronę monety. Jego nieświadomość niebezpieczeństwa tego spotkania. Pokazuje nam, jak tajemnicza i niedostępna dla nas jest ta siła. Jak często bardzo jesteśmy wobec niej bezradni. Jaką zająć postawę wobec nieuchronnego, często niekorzystnego dla nas losu? Jak pogodzić nasze pragnienie wolności, wolności nieskrępowanej, pragnienia szczęścia, wolności, która podlega tylko naszej woli? Z wyrokami fatum? Nicze zaproponował. Postawę afirmatywną, postawę przyzwalającą i jednocześnie radosną. Pojęcie amorfati, czyli umiłowania uwielbienia losu, jako niezbędnego warunku naszych zmagań z losem uznaje za klucz do autentycznego, pozbawionego fałszu i pełnego istnienia. To umiłowanie losu w jego pojęciu powinno być instynktowne, a w pewnym sensie nawet naiwne. Tak pisze w Edce Homo. Moją formułą wielkości człowieka jest amorfati, że nie żąda się nic innego ni w przód, ni wstecz po całą wieczność. To, co konieczne nie jeno znosić, tym mniej zatajać. Wszelki idealizm jest kłamliwością względem tego, co konieczne. Nieco odmienną refleksję proponuje Albert Camus w słynnym eseju mit, mit Syzyfa. Przedstawia postawę pogodzenia się z losem na drodze refleksyjnej, tu przyzwolenie, Dokonuje się jako proces intelektualny, wysoce świadomy. Tak pisze. Interesuje mnie Syzyf podczas powrotu, podczas tej pauzy. Twarz, która cierpi tak blisko kamieni, sama jest już kamieniem. I dalej. Ten czas, który jest jak oddech i powraca równie niezawodnie, jak przeznaczone Syzyfowi cierpienie, jest czasem jego świadomości. W każdej z owych chwil, kiedy ze szczytu idzie ku kryjówkom bogów, jest ponad swoim losem. Jest silniejszy niż jego kamień. Obydwie te postawy podkreślają rys dramatyczny. Zrozumienie i pełne przeżycie owego dramatycznego napięcia chronić nas może przed pułapką nihilizmu, zwątpienia i rozpaczy. Na portalu opoka.org.pl prowadzonym przez Fundację Opoka, która z kolei jest powołana przez Konferencję Episkopatu Polski, znalazłem taki oto fragment artykułu Ireneusza Ziemińskiego, który teraz pozwolę sobie zacytować. Taki świat, w którym Bóg jest nieobecny, a człowiek skazany został na nieustanne nadawanie sensu wszelkiemu istnieniu, można zasadnie określić mianem świata tragicznego. Istotą tej tragiczności jest, jak pisze Gilles de Lis, wieloraka czy pluralistyczna afirmacja. Afirmacja istnienia, afirmacja życia czy po prostu amorfati. Z tej racji nie jest myślicielem tragicznym so Sokrates, który zdaniem niczego osądza życie przez pryzmat idei, próbując je teoretycznie usprawiedliwić. Do miana myśliciela tragicznego mógłby jednak pretendować Heraklit, który nie dostrzega w istnieniu żadnej winy i afirmuje, wszyst i i i i afirmuje wszelkie stawanie się, wojnę wszechrzeczy. Prawdziwie tragicznym jest jednak dopiero mityczny Dionizos, afirmujący wszystko, cokolwiek się zdarza, nawet najbardziej okrutne i bolesne cierpienie. Wszak, jak pisał Deliz, tragiczność jest afirmacją, bo afirmacja afirmuje przypadek, a w przypadku konieczność, bo afirmuje stawanie się, a w stawaniu byt, bo afirmuje wielość, a w wielości jedno. Tragiczność jest rzutem kości. Nie człowiek jest oczywiście tym, który rzuca. Przed nim stoi tylko jedno zadanie: ocalić siebie, swoją wolność. Wszak, jak pisał w spowiedzi rewolucjonisty ksiądz profesor Józef Tischner, jedynym sposobem przezwyciężenia tragedii jest budowanie na niej własnego człowieczeństwa. I na koniec postawmy sobie pytanie, czy nasza wolność, uwarunkowana amorfati, może być źródłem prawa moralnego. W moim pojęciu, pełne przeżycie. Tej postawy musi wyzwalać poczucie najwyższego szacunku. I to szacunku nie tylko wobec fatum, o czym już dzisiaj mówiłem, ale też dla fortuny. Bez prawdziwej wdzięczności za szczęśliwe zdarzenia losu nie zachowamy naszej godności, naszej siły. Amorfati naturalnie i wprost prowadzi do niewymuszonego koniecznością czynienia dobrych uczynków czy strachu przed piekłem, imperatywu pomocy i wsparcia dla tych z nas, wobec których los okazał się mniej łaskawy. Niesienie pomocy innym. Prosta spolegliwość w tym ujęciu nie jest przymusem, nie jest warunkiem czegokolwiek, lecz zwykłym działaniem instynktownym. Instynktownym w najlepszym tego słowa znaczeniu. Dziękuję bardzo.